Cześć tu! Oluś i tatuś. I Kaczor Donald. Kaczor Donald, siemanko. Wiecie, co dzisiaj za nagrywanko? Powiedz, Olusiu. O takiej miejscowości, Holiday Park. Znaczy nie miejscowości, tylko kurorcie takim, który znajduje się w Rowach. Jest to Holiday Park, resort rowy. I tu zrobimy filmik, pokażemy, postaramy się pokazać wszystko, co tu jest, tak? Bo tutaj co tu są? Domy, taki sklepik, jeszcze nazywam baseny, place zabaw, co jeszcze? No. Naprawdę, dużo wiele fajnych rzeczy. Dużo wiele fajnych rzeczy, postaramy się wam pokazać je wszystkie, nawet są zjeżdżalnie, może na jednej zjedziemy specjalnie dla was razem, prawda, Oluniu? Przecież Oluś się troszkę tryka, ale damy radę. No to co, lecimy? Bo szkoda czasu, lecimy atrakcjami, tak? To na razie, hej! Jesteśmy na pierwszej atrakcji, których są tak naprawdę tu na terenie cztery. Są to place, place zabaw. Wszystkie wyglądają identycznie. Zrobimy jeden taki kursik za Olusiem. Zamiast zjeżdżać. Tu jest niebezpiecznie, ale nie szkodzi, bo jest pięknie. Skąd? Słodzi, tak jest. No to co, lecimy pokazać, jak wygląda? Dobra, no to lecimy i do zobaczonka. Jesteśmy teraz przy Dmuchańcu, który jest też na terenie Holiday Park Resort Rowy. Oprócz tego, za chwilę wam jeszcze pokażemy, bo z drugiej strony kamery jest basen i podjeżdżalnie, na które pójdziemy też. Jest jacuzzi, które też wam pokażemy. I z boku jest drugi, kolejny plac zabaw. Tak jak mówiliśmy, są ich cztery, prawda, Oluniu? I też tutaj jest restauracja, bistro, tego tu nie ma, prawda? A teraz na Dmuchańcu, oto takie, czyli atrakcji dla dzieci, stąd nie miara. Niedawno zrobili. A teraz idziemy do baru, gdzie pokażemy, jakie są automaty na tikety i nie tylko. A potem Oluś sobie zamówi loda. Tak? Bo tutaj też jest fajnie, że bez kasy można coś wziąć i zjeść. Znaczy, w cudzysłowie bez kasy, bo to rodzice najpierw się muszą płacić, prawda? No dobra, to lecimy dalej. No to weź i wyłącz kamerkę teraz. Przed chwilą widzieliście automaty, z których wychodzą tikety. Teraz wam pokażemy, co z tych tiketów tu można sobie, te etykiety, na co sobie można wymienić. Tak, Oluniu? No to lecimy, a później pokażemy, bo jeszcze zapomnieliśmy o jednej fajnej atrakcji, która tutaj jest. Figloraj dla dzieci, który też pokażemy za sekund 5, ale najpierw, co można za te etykiety na tych automatach wymienić. Hej! Jesteśmy przy kolejnej atrakcji, gdzie są jest figlora dla dzieci. Jest tu trampolinka, są wjeżdżanie, są inne normalne kuleczki, oczywiście. A tutaj takie ciśnienie. To sobie leżało, no to co, lecisz się pobawić? To leci i lecimy, za chwilę lecisz po lodach. Loda bez kasiory. No to co, lecisz. Nie zawodzi, to teraz. Ciąga, no los. Ale to się, dobra, lecz. Tylko to dla ciebie? To do mojego pokoju?
taki? 60. Oluś, jak jest w Holidayu? Fajnie. Fajnie? A co tak stresowany jesteś? Jeszcze tylko autograf. Musisz się podpisać. Bo jak bierzesz bez pieniążków, to musisz się podpisać, żebyśmy potem mogli sprawdzić, że faktycznie ty wziąłeś, a nie jakiś zimny olej, prawda? A fajne są chłopaki za barem, Oluś? Super osto dla was. Chwilkę. Tak, w ten sposób Olek prawie że za darmożkę ma loda. Dziękujemy. A panowie, a co trzeba zrobić? Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Hej, jesteśmy w kolejnym miejscu. To miejsce, jak widać, to jest między apartamentami. Są tutaj z tyłu, tam widzicie daleko w oddali, kolejny plac zabaw. Boisko do siatkówki. Boisko chciałem powiedzieć. Jakie boisko? Wiesz co to jest do grania? Czego tutaj, Oluś? Znaczy siatkówka tam, ale ten stolik do grania, szachy. Za nami jest stół do grania w ping-ponga oraz piłkarzyki tak zwane. Więc jest tu rzeczy, co niemiara, prawda? To tyle, znaczy tyle z ośrodka, bo jeszcze na ośrodku pójdziemy na basenę chwilę i na basenę. Atrakcja, tak jest. Czyli się zniszczy atrakcja, pojawia się nowa atrakcja. Teraz lecimy na basen odkryty, a potem na basen kryty. I to będzie tyle, bo zjedzą nas motyle. Pamiętajcie, będziemy starali się zjechać. No chyba, że się pogoda bardzo popsuje i będzie za zimno. Prawda? To wtedy nie zjedziemy, wtedy zjedzie sam Oluś, bo mnie nie martwi, tylko Oluś. Dajcie dużo łapek w górę, żeby Oluś zjechał. Dobra, tatuś, żeby zjechał. Tak? Dużo łapek w górę. O czym jeszcze trzeba pamiętać? O łapka w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Dobra, lecimy dalej. Na razie, hej! Jesteśmy teraz na basenach kryty w Holiday Park. Za nami taki mały, który też jeszcze pokażemy za chwilkę. Jak to się plac zabaw boku. Z boku jest basenik normalny. Za chwilę pójdziemy też na basenie odkryte, gdzie już jest dość zimno. Oluś dzisiaj już nie zjedzie, ale zjadę ja, bo zjedzamy specjalnie dla was. Tak, Olusiu? No to co, pokazujemy? Pokażesz wszystkim ten jazd, co tu jest? Zostało na internecie. Okej, okay, no to lecimy. To na razie, kubota, hej! Siemano kolano, jesteśmy teraz na basenach zewnętrznych. Zaraz wam szybko też pokażemy z baseny zewnętrzne, czyli na otwartej przestrzeni, oczywiście w Holiday Park. Tutaj z drugiej strony są takie loże specjalnie polskie. A jedna ważna rzecz, żebyście widzieli, my to nagrywamy. O. Wypadek przy pracy, zdarza się. Przewrócił nam się statyw. Wracając, my to nagrywamy za darmożkę, nikt nam za to nie płaci, bo jesteśmy tu czwarty raz i nam się bardzo podoba i że jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Dlatego to nagrywamy i wszystkich z Holiday'a pozdrawiamy. To teraz pokażemy, a jeszcze Oluś mi obiecał, że da mi 5 dych, jak mimo zimnej pogody już zjadę na zjeżdżalni. Jak nie? 5 dych będzie moje, zaraz zobaczycie, Oluś nagrywa, ja zjeżdżam. 5 groszy. Grosz do grosza będzie kokosza. Dobra, lecim, pokażemy teraz, a potem zjedziemy. To hej! Hej!
Dobra, lecę za Olusia, za 5 dych, czemu nie? Zimno jest, ale lecimy. Siemanko, już dziś wyjeżdżamy, niestety, i dopiero teraz na koniec nagrywamy pomieszczonko, żeby było wysprzątane, bo tych walizek tutaj wszystkiego było sporo. Tu aż 9 osób może mieszkać. Domek dwupiętrowy, tak Olusiu. Zapomnieliśmy powiedzieć, że są w trakcie oczywiście, jak tu się tu jest, są animacje. Chyba jest co 2 czy co 3 godziny dla dzieci. Jedną wam puszczam właśnie tutaj teraz. Tu wrzucam, zasłaniam Olusia. Tu Olusia zasłaniam i ona leci sobie w tle, jak my mówimy. Też obok jest, zaraz jak się wyjdzie z Holiday Park, jest taki super rozkój odlotowski park linowy. Teraz też tu wam wrzucam taką właśnie, jak Tobi Lego zjeżdżał z Tyrolki, takiej długiej, bo był na najwyższym poziomie. I co jeszcze? Nie zapominajcie zostawić łapki, górę, subskrypcji i dzwoneczka. No to co, lecimy pokazać domek? No to lecimy na Szczecin.